Od czasu do czasu każda z nas się tak zachowuje, jak mała, krzycząca dziewczynka. Dzieje się tak najczęściej wtedy, kiedy nie utrzymujemy tego, czego potrzebujemy. Kiedy ktoś nam nadepnie na odcisk, kiedy poczujemy się wewnętrznie zranione, kiedy bardzo, bardzo czegoś chcemy, a ktoś nie chce nam tego dać, kiedy nie odczytuje ktoś naszych potrzeb, a my wierzymy, że potrafi czytać w myślach ta osoba. Stajemy się wówczas tak naprawdę bohaterami pewnej bajki. Bajki Żuraw i Czapla, gdzie jedno nie chciało ustąpić drugiemu i tak naprawdę nie byli w stanie dojść do porozumienia. Co psuje tak naprawdę relacje między ludźmi? Co psuje relacje między dziećmi? Co psuje relacje między partnerami? Nie chodzi tak naprawdę o pieniądze. Nie chodzi o to, co się wydarzyło w przeszłości. Nie chodzi o to, jaki kto ma charakter, a komu czego brakuje. Nie chodzi o to, jak bardzo jesteśmy do siebie dopasowani albo jak bardzo jesteśmy odseparowani. To, co tak naprawdę psuje relacje między ludźmi, to emocje. Emocje powodują, że zachowujemy się momentami irracjonalnie. Emocje powodują, że jesteśmy pełni żalu, złości, wściekłości. Emocje powodują, że walczymy ze sobą. Emocje powodują, że się szarpiemy. Emocje powodują, że nie jesteśmy w stanie w żaden sposób dojść do porozumienia ani z dorosłą osobą, ani z dzieckiem. Kiedy jesteśmy w emocjach, to tak naprawdę zachowujemy się jak malutkie dziecko, jak 3-4-latek, który nie potrafi poradzić sobie z tym, co się właśnie przed chwilą wydarzyło. Za każdym razem, kiedy podczas sesji pracujemy z emocjami, opowiadam właśnie taką historię. Staram się pokazać w bardzo obrazowy sposób, jak to tak naprawdę wygląda. Kiedy jesteś w emocjach, kiedy coś się tobie przydarzyło, kiedy masz wewnętrzne poczucie jakiejś złości, wściekłości, frustracji, to, co zaczyna się wówczas dziać, bardzo dobrze obrazuje pewną scenę. To tak jakby małe dziecko w tobie nagle stanęło obok, zaczęło tobą szarpać i krzyczeć: Mamo! Mama! On mnie skrzywdził! Mama! Ona mi nie dała tego, co ja chcę. I ty w tym wszystkim stajesz się rodzicem, który walczy, rodzicem, który chroni, rodzicem, który bierze się pod boki i mówi: Co? Zaraz zrobimy z tym porządek. Poczekaj tutaj, zaraz to załatwię. I tak naprawdę, ty będąc w tych emocjach, jesteś kompletnie nieświadomy, nieświadoma tego, co się dzieje. Ponieważ po drugiej stronie nie ma znaczenia, kto jest sprawcą. Nie ma znaczenia. Często dochodzi do wręcz komediowych scen, komediowych, jeśli oglądamy je z boku, ale tak naprawdę one są dosyć smutne, kiedy to dorosły człowiek wrzeszczy na małe dziecko, wytykając mu, że zrobiło coś nie tak, że zachowało się nieodpowiednio, strasząc je, szarpiąc. W rzeczywistości wewnętrznie obraz, który się zadziewa, to tak naprawdę walka między dwojgiem dzieci. Ten dorosły, to, że on ma ciało dorosłe, to nic nie znaczy. To jest tylko dorosłe ciało. Wewnętrznie on jest dzieckiem. Wewnętrznie właśnie w nim się odpalił konflikt. Właśnie doszło do głosu jego wewnętrzne dziecko. I efektem tego jest afera, awantura, krzyki, wrzaski, gdzie widzimy dorosłego i kilkulatka. I dokładnie to samo dzieje się, kiedy kłócą się dwie dorosłe osoby. Nikt nie kłóci się, kiedy wewnętrznie ma w sobie spokój. Nikt nie robi awantur, kiedy wewnętrznie czuje się dobrze. Robimy to wtedy, kiedy czegoś nam brakuje. Robimy to wtedy, kiedy nasze potrzeby nie zostają zaspokojone. Zachowujemy się jak malutkie, rozkrzyczane, rozwrzeszczane dzieci. I dotyczy to nie tylko kobiet, dotyczy to mężczyzn, dotyczy to wszystkich ludzi na całym świecie. Ponieważ to, co się wówczas zadziewa w nas, to wybudzenie się, obudzenie tej małej wewnętrznej istotki, która tupie nóżkami, krzyczy i wrzeszczy i woła: Mamo, tato, ratunku. Oni mi zrobili krzywdę. Ona mi nie chce tego dać. On mi to zrobił. I ty stajesz się wówczas w dwóch osobach.
Rozdzielasz się na dwie osoby. Jesteś ty dorosły, jest ten malutki ty wewnętrzny. I ty chcesz chronić to małe wewnętrzne dziecko, gdy tymczasem chroniąc je, to co się naprawdę dzieje, to pozwalasz mu przejąć kontrolę nad sobą. Szarpiąc się z drugim człowiekiem, awanturując, nic nie zyskujesz. W kłótni nikt nigdy nic nie zyskuje. To jest walka na argumenty, gdzie ani jedno, ani drugie nie chce siebie słuchać nawzajem. A w rzeczywistości tak naprawdę właśnie o to wysłuchanie chodzi, a głębiej, kiedy się niemy, chodzi o usłyszenie siebie, o usłyszenie tego, co w tobie woła o uwagę, o zobaczenie, jaka tam jest potrzeba, co się tak naprawdę z tobą zadziało. I właśnie dlatego stworzyłam ten program. I nie bez powodu rozpoczynam go jako program najpierw dla kobiet. Nie bez powodu nie łączę tego programu i dla kobiet, i dla mężczyzn, ponieważ kobiety inaczej reagują, mężczyźni reagują inaczej i w jednej i w drugiej przestrzeni potrzebują innego rodzaju zaopiekowania i sięgnięcia do siebie. I ten program, on powstał w konkretnym celu. Powstał po to, byś nigdy już więcej nie wpadała w taką furię wrzasków, krzyków, afer, byś w momencie, w którym ta maleńka dziewczynka w tobie krzyczy i wrzeszczy i woła: Mama! Mama mi zrobił krzywdę! Byś mogła wtedy przyjść do niej, zobaczyć ją, ale zobaczyć naprawdę. Nie wziąć się pod boki i zrobić porządek z tym, który cię skrzywdził, z tym, który czegoś ci nie dał, z tym, który zrobił to, tamto czy owamto, tylko najpierw posłuchać jej. Najpierw zobaczyć, o co naprawdę chodzi, czego ona naprawdę potrzebuje, ponieważ to, czego ona potrzebuje, jest tym, czego ty potrzebujesz. Kiedy to rozpoznasz, kiedy to zauważysz, właśnie między innymi poprzez bycie, między innymi poprzez trzymanie przestrzeni, między innymi poprzez zauważenie, do czego cię emocje kierują, wówczas następuje ogromna zmiana. My bardzo często szukamy na zewnątrz, by ktoś zaspokoił nasze potrzeby. Bardzo często mamy nadzieję, że ktoś na zewnątrz odczyta, czego my chcemy, że ktoś przyjdzie, da nam to, czego potrzebujemy, przytuli, pobędzie z nami, że ktoś nas ukocha i będzie kochał bezwarunkowo, że bez względu na to, czy będziemy wredne, wściekłe, czy będziemy szaleć z tej wściekłości, czy będziemy smutne i zapłakane, to za każdym razem będziemy mieć ten sam odzew, ten sam oddźwięk, że przyjdzie ktoś do nas i bez względu na to, jak się szarpiemy, wyzywamy, krzyczymy i drapiemy, ten ktoś usiądzie i powie: jestem, jestem. Wiem, że masz zły dzień, ja jestem z tobą. Ale to się nie dzieje. To się nigdy nie dzieje. Wiesz o tym. Nie dzieje się z prostej przyczyny. Ponieważ jesteś dorosła. To jest pierwszy powód. Drugim powodem jest to, że jesteś tak naprawdę pełnią. Masz w sobie wszystko, czego potrzebujesz. Wszystko. Jesteś w stanie dać sobie wszystko to, czego potrzebujesz również. Ale to, co w tobie jest wewnętrznie, to jest maleńkie dziecko, które myśli, że tak się nie dzieje, że to jest niemożliwe. To maleńkie dziecko, ta maleńka dziewczynka, ona pamięta tylko jedno. Pamięta, kiedy była małym dzieckiem, kiedy byli rodzice, mama i tata, i tylko oni mogli jej dać to, czego jej brakowało. Ona nie wie, że jesteś dorosła. Nie ma tej świadomości. Ty ją masz. I teraz ty, mając tą świadomość, mimo że ją masz, nie używasz jej. Nie używasz jej, ponieważ kiedy wchodzą w grę emocje, świadomość idzie w odstawkę. Świadomość nie bierze w tym udziału. Emocje zagłuszają wszystko. I jedyne, czego chcesz, to chcesz uratować tą malutką osóbkę. Chcesz zrobić wszystko, by było dobrze. Chcesz zrobić wszystko, by ona się czuła dobrze. Tylko że ona nie będzie się czuła dobrze z powodu takiego, że ty zaczniesz coś robić z tym, kto jest sprawcą twojego nastroju. Bo to nie o to chodzi. Ona chce być utulona, ona chce być zobaczona. Ona chce, by ktoś usiadł z nią. By ktoś z nią pobył, by ktoś ją zaakceptował taką, jaką ona jest. I tak naprawdę to, co ona chce, jest tym, co ty chcesz.
To ty chcesz być zauważona. To ty chcesz być zaakceptowana. To ty chcesz, by ktoś usiadł z tobą. I to ty tego nie dostajesz. Od jak dawna? Pewnie od początku swojego życia. Dlatego jest czas, żeby to zmienić. Ten program, mam wrażenie, że jak wiele poprzednich, przechodzi pewnego rodzaju transformację, równolegle razem z moją transformacją. Ponieważ zmianie uległa data i zaczynamy 5 maja, zmianie uległa cena, nie poszła w górę, tylko w dół. Dlaczego? Ponieważ wiem, jak bardzo jest on ważny. Ponieważ wiem, jak bardzo to zmieniło moje życie. Ponieważ wiem, jak zmieniły się moje relacje z moimi bliskimi, sposób, w jaki z nimi rozmawiam, kiedy robię wielkie stop i najpierw zaglądam w siebie, a potem dopiero coś z tym robię. Potem dopiero mówię, o co mi chodzi. To wszystko zmienia. W ciągu tylko 2 dni usłyszałam tak wiele słów. Sylwia, dziękuję ci. Sylwia, przepraszam, że poniosły mnie emocje. Tak wiele. To, co się we mnie działo, kiedy to słyszałam, to nie wewnętrzne poczucie, wow, yes, udało mi się. Nie. To, co wewnętrznie czułam, to tak ogromną miłość do tej osoby. I miłość do siebie, i taką jedność, połączenie. Nie chodzi o to, byśmy byli odseparowani, nie chodzi o to, byśmy toczyli wieczne batalie ze sobą, ale chodzi o to, byśmy potrafili komunikować się ze sobą. Jeśli będziemy potrafili mówić o tym, co się z nami dzieje, jeśli będziemy potrafili dawać sobie i zaspokajać swoje potrzeby, te wewnętrzne potrzeby tego malutkiego dziecka, jeśli przestaniemy szukać tego na zewnątrz, całe nasze życie się zmieni, ponieważ wszystko zaczyna się od emocji. Emocje są tym, co albo kieruje cię do szczęścia, albo kieruje cię do totalnego zdołowania. Dlatego zapraszam cię na ten program z otwartym sercem. Wierzę, że ta wiadomość do ciebie dotrze. Wierzę, że usłyszysz ją. Jeżeli tylko rezonuje ona z tobą, prześlij to dalej. Prześlij to dalej, ponieważ im więcej kobiet zacznie szukać w sobie i będzie wiedziało, jak odnaleźć w sobie, tym piękniejsze będą ich relacje. Tym mniej będą szukać kolejnych i kolejnych i kolejnych i kolejnych relacji. Tym bardziej będą szczęśliwe jako matki, spełnione jako kobiety, ukochane jako partnerki i żony. Tylko ty masz wpływ tylko na siebie. Do zobaczenia 5 maja o 5 po południu.